Wiem, że kobieta ma dni płodne i niepłodne, a mężczyzna ma zawsze. Kobieta na pewno, ale mężczyzna? Tak, na tę chwilę bym powiedziała, że jest stale płodny, ale nie mam stuprocentowej pewności. Wiem, że kobieta ma jakby dni płodne. W lato płodni, a w zimę niepłodni. To na pewno nie, ale może być tak, że. Możemy tak sobie zniszczyć zdrowie, że chwilowo możemy doprowadzić do okresu, że po prostu czy jakieś ruchliwość pojemników, czy inne rzeczy po prostu będą tak słabe, że po prostu no, nic z tego nie wyjdzie. Wydaje mi się, że może być okresowo niepłodny. Mężczyzna może być albo okresowo niepłodny, albo w ogóle niepłodny. Chyba. <noise> Chociaż teraz jak nad tym myślę, to nie wiem, czy to ma sens. Może właściwie zawsze jest płodny? Wyraźnie nie byliście pewni tej odpowiedzi, dlatego warto ten temat wyjaśnić. Mężczyzna staje się płodny podczas okresu pokwitania. Jeżeli nie ma problemu z drożnością dróg płciowych, to od tego czasu jest stale płodny. Nawet starszy mężczyzna może zostać ojcem. To się robi badania, w sensie kobieta jest badana i potem mężczyzna oddaje swoje tak jakby nasienie, które też jest badane i potem na podstawie tego wychodzi. Wiadomo, że można sięgnąć na przykład do internetu, ale ten internet to... Tam ktoś wpisuje sobie w wujku Google coś tam, jakieś hasło i że nagle mu wyskakuje, że on jest chory na to, na to, na to. Jak mnie coś dolega, to idę do lekarza, po prostu. Z tego co wiem, to jest taka niepisana zasada, że para powinna się rok czasu starać o dziecko i jeżeli po roku dosyć częstego służycia para nie jest w stanie zajść w ciąży, no to wtedy warto się udać do lekarza. No, takim lekarzem od męskich spraw jest chyba urolog, tak mi się kojarzy, więc pewnie, pytania, pewnie badania właśnie u takiego lekarza. Bo to prawdopodobnie jest w sprawach no bo jednak dwie osoby są zaangażowane, więc nie wiadomo, po której stronie jest problem. Dobrze myślicie, że trzeba udać się do lekarza. Doprecyzujmy, że jedynym pewnym sposobem jest badanie nasienia. Daje nam ono pełnię informacji o właściwościach nasienia, np. Na liczbie plemników na mililitr, ich kształcie czy ruchliwości.